tuż po konferencji prasowej możemy chwilkę spokojnie porozmawiać. Jak odbierasz konferencję prasową? Widziałeś swojego przeciwnika? Jak twoim zdaniem? Stremowany czy nie? Nie stremowany, dzisiaj wszystko na luzie. Wiadomo, jutro jakieś emocje już będą, będzie to face to face, waga. No i w sobotę walka, tak? Jak ty odbierasz takie ceremonie jak face to face? Denerwujesz się, to cię nakręca, jak to wygląda? Czy generalnie zlewasz to, jesteś z sobą, spokojny, nie wiem? Jak? No, dopóki wagi nie ma, to nie czuję w ogóle, że przygotowuję się do walki, albo będę walczył, tak? Już jak wchodzę na tą wagę, jest to face to face, to mnie nakręca, już mnie motywuje, już po prostu myślę o tej walce i praktycznie od razu bym mógł wychodzić do ringu. No pewnie mieliście okazję przejrzeć taśmy, zobaczyć swojego przeciwnika. Oglądałeś też, czy raczej trener się tym zajmował? Trener oglądał, ja też oglądałem. Wiadomo, trzeba będzie na niego uważać, mocne uderzenie. W pierwszej fazie walki, tam te 2-3 rundy będzie, wtedy będzie najgroźniejszy, no ale zobaczymy jak to będzie, będę chciał sobie albo przyjąć, albo to na odchyleniu coś zrobić i skontrolować, zobaczymy jak to wyjdzie. Spoko, cała przyjemność po mojej stronie. Słuchaj, masz jakiś w głowie plan, jakąś spokojną, coś co... Nie, no nie wierzę, mam wywiad na grzywa. To się wytnie. Dobra. Jeszcze raz spróbujemy. To co, macie już plan ustalony, zapewne wiesz jak będziesz chciał boksować. Tradycyjnie może coś powiedzieć, czy będzie to wyglądało po prostu reakcja twoja na to co się dzieje w ringu? Myślę, że to będzie reakcja na to co się będzie działo w ringu. Wiadomo, mamy kilka wariantów, różne akcje przećwiczone na Mańkuta. Sparingi z Darkiem Senkiem, sparingi z Krzyszkiem Głowackim, z Tomkiem Adamkiem. Myślę, że bardzo dobre przygotowania i naprawdę jestem pewny swego i wychodzę po zwycięstwo. No, ty zawsze byłeś pewny siebie, miałeś zimną głowę, jakby tutaj zawsze byłeś spokojny, prawda? Twoim zdaniem, teraz tak już na gorąco, ostatnie szlify, powiedz, na co ty musisz zwrócić uwagę, na co musisz uważać, czym może ciebie zaskoczyć przeciwnik? Przede wszystkim jest Mańkutem, prawy sierp i lewy sierp. On bije takie zamachowe te ciosy prostych, tam za bardzo nie widziałem, żeby bił. No i na te dwa ciosy trzeba uważać, tak? On się głównie na tym się skoncentruje i trzeba będzie albo to przyjmować na gardę, na blok, albo po prostu to jakoś to sobie omijać, tak? Myślisz, że pierwsza runda to będzie tak jak zawsze kluczowa, czy... Po prostu zobaczysz, będziesz reagował to, co się dzieje w ringu. Myślę, że pierwsza runda będzie kluczowa. Zobaczymy, co się będzie działo i wiadomo, trzeba będzie... On jest najgroźniejszy właśnie w pierwszej i w drugiej rundzie. No i zobaczymy, jak to będzie się wszystko rozwijało. Ja myślę, że kondycja będzie po twojej stronie. Jesteś zawsze mega dobrze przygotowany kondycyjnie. Tak, to już się bardzo dobrze czuję. Wiadomo, schodzimy z obciążeń od początku tygodnia. Czuję się coraz świeższy. Dzisiaj się bardzo dobrze czuję. Jutro już w ogóle bez treningu. Także myślę, że na sobotę będzie dynamit. I tego ci życzę, w takim razie zapraszamy wszystkich na galę, już niedługo. Dziękuję i zapraszam wszystkich kibiców do oglądania walki i pozdrawiam wszystkich.